Język polski należy do grupy bardzo trudnych języków. Zarówno wszelkie świszcząco-szeleszczące głoski, jak i zawiła gramatyka sprawiają, że cudzoziemcy miewają z opanowaniem naszej mowy spore problemy. W Suwałkach jednak wciąż przybywa obcokrajowców, którzy bez znajomości języka polskiego mogą mieć istotne problemy w codziennym życiu i integracji społecznej. Biblioteka postanowiła wesprzeć dzieci, dla których polski nie jest językiem ojczystym. Już drugi rok z powodu pandemii realizujemy projekt unijny Poznajmy się, Polacy w Tarnopolu, Ukraińcy w Suwałkach. To jest projekt, który jest skierowany i do Polaków, którzy mieszkają na Ukrainie, i do Ukraińców, których jest coraz więcej w Suwałkach, bo tu przyjeżdżają, tu pracują. Niektórzy osiedlają się, niektórzy znajdują tu mieszkania, czyli znajdują swoje miejsce. Projekt miał swoje ograniczone ramy tematyczne i to, co miało być nim zrealizowane, jest realizowane. Ale w związku z tym, że jest duże zainteresowanie Ukraińców mieszkających w Suwałkach tym, co się dzieje w bibliotece, chcą wypożyczać książki w języku ukraińskim, które dostajemy z Tarnopola, pytają o te książki. Już teraz przychodzą ze swoimi dziećmi, wypożyczają polskie książki. No bo skoro dzieci mają w Polsce mieszkać i mają chodzić do polskiej szkoły, muszą znać język polski, chociażby w takim stopniu, żeby już w szkole czy w przedszkolu mogły się porozumiewać z rówieśnikami. I stąd pomysł, żeby takie spotkania z dziećmi, taki, no można to za mocno powiedziane kurs, bo to nie będzie kurs dla dzieci, które się wszystkiego nauczą w tym języku polskim, ale będą mogły się porozumieć. W związku z tym, że jedna z naszych bibliotekarek zna wiele języków, i umie uczyć dzieci w różnym wieku, i te mniejsze, i trochę większe, różnych języków obcych, a sama bardzo chce uczyć dzieci ukraińskie języka polskiego, stąd taki pomysł, żeby w naszej bibliotece dzieci ukraińskie, czy białoruskie, czy rosyjskie, te, które chociaż trochę znają, słyszą język rosyjski i rozumieją ten język rosyjski, a chcą się nauczyć polskiego, będą mogły się tutaj nauczyć. Pierwsze spotkanie z dziećmi chętnymi do poznania tajników polszczyzny w warunkach pozaszkolnych odbędzie się już w sobotę 12 lutego, początek o godzinie 11. Dzieci i ich rodzice nie muszą się obawiać, że spotkanie będzie mało zrozumiałe. Zajęcia poprowadzi pani Edyta, która w kwestii językowej jest prawdziwym omnibusem, a stosowana przez nią metoda nauczania jest bardzo zachęcająca. Zajęcia będą prowadzone poprzez zabawę i spotkanie z książką, to przede wszystkim. Będzie to metoda imersji, ponieważ jesteśmy w Polsce, jesteśmy otoczeni językiem polskim, dlatego metoda ta polega na tym, żeby dzieci się w ten język wgłębiły, zanurzyły się w tym języku. I tą metodę zamierzam stosować. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy rodzice dzwonili już do mnie i mówią, że dzieci absolutnie nie znają języka polskiego. Stąd zaprezentowałam moje możliwości językowe, bo w momencie, kiedy dziecko nie będzie mogło mnie zrozumieć, oczywiście skieruję swoje pytanie w języku rosyjskim. Do suwalskiej smykałki działającej w bibliotece dzwoni wielu rodziców, którzy osiedlili się w mieście po przyjeździe z Ukrainy, Białorusi czy Kazachstanu. Biblioteka przewidziała, że dzieci będą w różnym wieku i w różnym stopniu adaptacji w nowym środowisku. Dlatego wszyscy dokładają tu starań, by uczestnicy zajęć czuli się dobrze i bezpiecznie. Jeżeli dane dziecko nie będzie chciało zostać samo w bibliotece ze mną, to ma prawo być z rodzicem. Tak, rodzice są mile widziani, niech się nie obawiają, nie muszą swoich dzieci zostawiać samych. Dziecko może z rodzicem uczestniczyć w zajęciach. Jeżeli później przyzwyczai się do mojej osoby, do zajęć, rodzice mogą zostawić to dziecko na godzinę. Jutro zdradzę ten sekret, będziemy czytać Lokomotywę Juliana Tuwima. I na podstawie tego wiersza Juliana Tuwima będziemy wgłębiać się w język polski, będziemy poznawać nowe słownictwo. Oczywiście trudno jest mi teraz powiedzieć, na jakim poziomie są te dzieci, bo dzieci mogą przyjść w różnym wieku, bo to zależy od tego, w jakim stopniu mają opanowany język polski. Bo jeżeli to jest pięciolatek czy dwunastolatek, który po prostu w ogóle polskiego nie ma, to
oczywiście przyjmę na zajęcia bardzo chętnie, bo zaczynamy od tego samego poziomu. Dlatego te zajęcia jutrzejsze, mogę powiedzieć, że to są zajęcia eksperymentalne, bo tak naprawdę nie wiem na razie, do kogo one są adresowane. Wszystkie dzieci, które przyjdą, z wielką przyjemnością przyjmę, jeżeli będzie nas tłum, a tego sobie życzę, to podzielimy się po prostu na grupy. Wolne miejsca więc są, możliwości również. Teraz zatem pozostaje skorzystać z zaproszenia. Przygłaszają Was w biblioteku.